Wiatr. Dawniej ludzie wierzyli w ducha wiatru, choć oczywiście nikt go na oczy nie widział. Bajali, że swoją siłą porusza drzewa, trawy, kwiaty, piasek, a nawet wiatraki obraca. Za jego sprawą przesuwały się po niebie chmury i padał deszcz. Mówiono, że duch wiatru raz płacze jesienią i zimą po strychach, innym razem jęczy po ugorach i cmentarzach, zaś wiosną i latem szumi wesoło w sadzie. Ale zdarzały się sytuacje, kiedy duch wiatru wpadał w gniew i wówczas obalał płoty, zrywał gąta lub strzechę z dachów domów i stodół. Wierzono bowiem, że duch wiatru ma dwie natury, dobrą i złą. Niektórzy gadali, że zły duch wiatru powstał z dusz wisielców i dlatego odzywa się w nim zła natura. Kiedy tak się działo, niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Natomiast jego dobremu odpowiednikowi przypisywano chronienie przed niszczycielskimi skutkami gradu. Można było także uzyskać część jego siły. Ciężarna kobieta, widząc nadchodzący wicher, kładła na ziemi skórzany pas. Gdy wicher przez niego przeszedł, podnosiła go. Opasywała się nim, a gdy urodził się chłopiec, pas przechodził w jego użytkowanie, co było gwarantem wielkiej siły. Niegdyś ludzie rozróżniali pozytywne i negatywne oddziaływanie wiatru po kierunku, z którego ów wiatr wiał. Wiatr wschodni i południowy uznawany był za dobry i pożyteczny, natomiast zachodni i północny za szkodliwy. Dlatego w upalne i suche dni wzywano sprzyjający wiatr w celu ochłody i przyjemniejszej pracy.